Witam, nazywam się Mateusz Rogalewicz, a to jest Sportowy Kalejdoskop. A w tym tygodniu siatkarze szykują się na medyka i napływ ekstraklasy do Odry. W tym tygodniu siatkarskie derby Opola. Na treningu AZS-u była Anna Zimoń. Siatkarze AZS przygotowują się do meczu z medykiem Opole. Po dwóch kolejkach widać, że faworytem spotkania będzie UO. Mimo tego drużyna Uniwersytetu nie lekceważy rywala. Ten mecz traktujemy jak każdy kolejny. Ja myślę, że pozycja w tabeli naszego konkurenta jest bardzo złudna. To jest bardzo solidny, ciekawy zespół. Co prawda Beniaminek, dlatego pewnie też uczy się tej rzeczywistości trzecioligowej, ale gramy na wyjeździe przy ulicy Duboszyckiej na sali, specyficzna także sala. Także będziemy, myślę, przygotowywać się normalnie, ale będziemy bardzo dyscyplinowani. W nadchodzącym meczu trener Doliński będzie miał większą swobodę w rotowaniu składem. Powróci Tomasz Skorupa, pojawi się Artur Bryś, którego także nie było w meczu z Kluczborkiem, czyli kolejny środkowy. No to komfort dla mnie. Ja myślę, że tutaj ta rzeczywistość treningowa nam pokaże, który z nich wyjdzie w szóstce. Cieszę się, że będę miał wszystkich. Mam nadzieję, bo jeszcze trochę czasu zostało. W spotkaniu z Mickiewiczem Kluczbork wspomniane luki w składzie zostały skutecznie załatane. Efektem było kolejne zwycięstwo, które pozytywnie wpłynęło na atmosferę w drużynie. Na pewno czujemy się silniejsi z meczu na mecz. Nasza gra wygląda coraz lepiej. Na pewno to buduje jakąś tam satysfakcję po każdym kolejnym meczu i czujemy, że możemy powalczyć w tym roku o jakieś wyższe cele. Na końcowy wynik rozgrywek mają wpływ nie tylko treningi przeprowadzane w trakcie sezonu. Na obecną formę siatkarze zaczęli pracować jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego. Spotykaliśmy się już pod koniec sierpnia, tak naprawdę te właściwe treningi zaczęliśmy z początkiem września tutaj na obiektach uniwersyteckich. Nie w pełnej formie, bo to specyfika drużyny akademickiej, drużyny trzecioligowej, amatorskiej polega na tym, że niestety w okresie wakacyjnym ciężko jest zebrać chłopaków wszystkich w jednym miejscu, ale robiliśmy to bardzo rzetelnie, sumiennie, to myślę, że to będzie procentowało, że to procentuje. Praca wykonywana na treningach jak na razie przynosi zamierzone efekty. Opolanie wkrótce dowiedzą się, który zespół jest lepszy w tym mieście. Z medykiem nie mieliśmy okazji się zmierzyć na turnieju, który miał miejsce miesiąc temu, gdzie wtedy drużyna z medyka zajęła 5. miejsce. Nam się wtedy udało zwyciężyć. Teraz spróbujemy to udowodnić, że taka jest hierarchia w Opolu na dzień dzisiejszy. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się o tym 9 listopada. Odra zakontraktowała kolejnego zawodnika z ekstraklasową przeszłością. Co on myśli o Odrze i co oni myślą koledzy z drużyny, sprawdził Jakub Trzaska. Ekstraklasa, pierwsza i druga liga. To wszystkie klasy rozgrywkowe, w które grał nowy zawodnik Odry Opole. Paweł Giel, bo o nim mowa, podpisał 2 tygodnie temu kontrakt z drużyną ze stadionu Przyoleskiej. Dostałem telefon po pewnym czasie, we wrześniu, czy byłbym zainteresowany grą w Odrze, prawda? Zadzwonił do mnie wiceprezes, ja powiedziałem, że bardzo chętnie. Sprawa wyglądała tak, że miałem się pokazać na 2 tygodnie przyjechać, Odra miała się mną zaopiekować przez te 2 tygodnie, czyli trenowałbym 2 razy dziennie. I po 2 tygodniach miała zapaść decyzja, czy Odra chce ze mną podpisać umowę i na jakich warunkach. No trochę tam jeszcze po tych 2 tygodniach było jakieś tam niedociągnięć, nie umieliśmy się dogadać, kwestia nieporozumienia, ale w końcu przyjechałem tydzień po tym wszystkim i sfinalizowaliśmy to wszystko. Giel pozostawał przez ostatnie miesiące bez pracy, ponieważ nie przedłużył umowy z Wartą Poznań. Potem przytrafiła mu się jeszcze poważna kontuzja i 23-latek musiał poddać się operacji kolana. Już w Bełchatowie pojechałem do lekarza i lekarz mnie niestety zdiagnozował, bo powiedział, że mam zapalenie na przyczepach więzadeł, a okazało się, że miałem już wtedy pęknięte łękotki. Poszedłem do lekarza, zrobiłem całą diagnozę, bo za swoje pieniądze zrobiłem sobie rezonans magnetyczny i poszedłem do specjalistów. I powiedzieli mi, że niestety trzeba zrobić artroskopię kolana. No i tak to wszystko wyglądało. Mimo tego, że Paweł Giel grał już na większych i nowocześniejszych obiektach, był on bardzo zadowolony z tego, co został w Opolu. Powiem szczerze, jestem w szoku, że to tak wygląda w drugiej lidze. W sensie pozytywnie zaskoczony, bo jest fajny ośrodek przygotowawczy, jest fajna ekipa, która według mnie i z nazwisk, i z tego, jak to wszystko wygląda na treningu, zasługuje na to miejsce w pierwszej piątce. Nowy zawodnik klubu został ciepło przywitany przez kolegów. Mają oni nadzieję, że ten transfer okaże się sporym wzmocnieniem ze względu na ekstraklasową przeszłość młodego piłkarza. Ja myślę, że Paweł na pewno coś może wnieść, bo myślę, że tam w przypadku nie grał w tej ekstraklasie i myślę, tak piłkarskich elementów może dołożyć gdzieś tam, wiadomo, jakieś tam już doświadczenie swoje ma, chociaż jest młody chłopak, ale pograł gdzieś w wyższych ligach, więc na pewno taki zawodnik gdzieś coś wniesie do drużyny. Nie wydaje mi się, że będzie to jakiekolwiek osłabienie.
ja osobiście liczę, że Paweł coś da więcej. Zdanie piłkarzy podziela także trener opolskiej drużyny Dariusz Żuraw. To zależy tylko i wyłącznie od niego. Jeżeli będzie robił postępy, a wiemy, że w piłkę grać potrafi, to miejmy nadzieję, że będziemy mieli z niego dużo pożytku. Kontrakt Pawła Giela obowiązuje do końca obecnego sezonu. To czy zostanie on przedłużony, zależy od podstawy pomocnika na boisku. To wszystko na dzisiaj. W przyszłym tygodniu derby Opola, kolejny mecz na Oleskiej i Doba Sportu. Zapraszam.